Mam Dobrze. wszystkie, czy tak ogólnie? Wszystkie. To, co jest dla ciebie, Ewa, najważniejsze, to, co obecnie Bo ja jest tam tak. strasznie wypisałam dużo rzeczy, Szak. Dużo, dużo, a my tak się chciałbyśmy skoncentrować. Właśnie. Ja sobie napisałam przede wszystkim lęk, który masz dotyczący dokumentów, urzędów, spraw w biurze i z tego, że stracisz do czegoś dostęp. To jest ostatnie takie świrowanie. Przedtem się tym jakoś nie zajmowałam tak bardzo. I to są takie stany lękowe, że jak masz coś załatwić, to one się pojawiają wtedy? Tak, i zaczynam myśleć, jaka to będzie katastrofa, że coś się nie uda, coś mi odmówią, coś się zerwie. Jeszcze raz, nawet jak stracisz telefon, to jest katastrofa, bo ci przepada wszystko w internecie, co możesz zrobić, prawda? Bo wszystko trzeba potwierdzać, przynajmniej tutaj na telefon, nie wiem jak w Polsce, chyba jestem w Madrycie. I tak, i to jest, no nie jest normalne, to jakby ktoś mi włączał guzik. Okej. Okay. Jest coś do zrobienia, nie jest to takie skomplikowane i Ewa zaczyna świrować. I pada w rozpacz i wymyśla historię i strasznie się denerwuje na ten temat. I to tak, wiesz. Zwłaszcza no, ostatnio robimy więcej w internecie, więc to czasem jest jakiś problem między bankiem, nie wiadomo jak zapłacić, bo oni ciągle mają jakieś nowe wymagania, trzeba potwierdzać, nie potwierdzać, mieć aplikację, więc wiesz, to takie jest, coraz tego jest więcej, więcej, więcej. Ja to muszę spełniać, zwykle to do niczego nie służy, a albo do niewielkiej rzeczy i boję się, że to zostanie zablokowane. I to jest, myślę, że to jest ogólnie, że to jest jakieś przeniesienie, ogólnie uczucie, że zostanę stracę dostęp do czegoś, jest takie, zwróciło moją uwagę. I że zablokowana, też użyłaś takiego słowa, że również zablokowana. Tak, bo wiesz, jak stracisz hasło, stracisz telefon, stracisz jakieś dane, już nie możesz wejść na tą stronę, to znaczy, wiesz, dużo się robi teraz w internecie, ale myślę, że to może jest też jakieś przeniesienie i może chodzi o coś więcej. Tak mi przyszło do głowy. Okej, okay, czy dobra. To już się nagrywa? To już się nagrywa. Aha, świetnie. Więc całe życie się czuję jakaś zablokowana. Nie wiem, co mam robić i w jakim kierunku pójść, żeby życie w ogóle zastartowało. I co ciekawe, teraz sobie uświadamy, że jak byłam młodsza, to nawet nie przychodziło mi do głowy właśnie, żeby przedsięwziąć jakieś działania. Chciałam mieć tylko w święty spokój. Też sytuacja rodzinna nie była taka, żebym miała specjalnie dużo wsparcia, więc po prostu chciałam być sama i żeby mi wszyscy dali święty spokój i mieć jakieś proste życie. No ale to potem człowiek dostaje dużo tego świętego spokoju, ale się nie rozwija i nic się nie dzieje. To. I samotność, to już od dziecka mnie prześladuje. To byłam oddzielona od ojca, od matki, gdzieś tam dziadkowie mnie wychowywali, w szkole były zawsze problemy z samotnością i potem ciężko było, zawsze walka, żeby mieć jakiś krąg, żeby mieć przyjaciół, żeby gdzieś tam być w tym wśród ludzi. No i to się tak ciągnie. Potem związki, z większość życia nie było żadnych związków. I no, i to się kontynuuje. I się chyba obwarowałam się też, żeby nie cierpieć, no bo człowiek się tak potyka i potyka. Więc pewnie sama teraz generuje jakieś przeszkody, żeby to się rozwijało w kierunku pożądanym. To są istotne rzeczy i tak. W ogóle gubię ludzi, jak tam napisałam. Straciłam znowu kontrakt z bratem. Zrobiłam kiedyś ustawienie hellingerowskie, żeby jakoś odzyskać, powiedzmy, moją matkę i rodzinę generalnie, bo wiedziałam, że to jest przeszkoda i muszę. Zostałam to jakby odcięta od matki w dzieciństwie przez dziadków właściwie, niby z dobrej woli, ale właściwie no to mogli zrobić to inaczej. I tak kontynuowałyśmy. A potem się na nią jakoś strasznie obraziłam, bo mnie zdradziła i przez 18 lat z nią nie rozmawiałam, ale uświadomiłam sobie w trakcie, że muszę to jakoś uregulować, żeby ruszyć naprzód. I faktycznie zrobiłam ustawienie hellingerowskie i to się ruszyło. No ale parę lat temu, jak powiedziałam, pojawiła się nowa kobieta w rodzinie i straciłam kontakt z bratem już tak kompletnie. Takie, to jakby to też było zablokowane. Ja wiem, że to nie jest dokładnie jej wina, ona też coś tam przenosi na mnie albo przenosi swoje problemy na całą sytuację. No niemniej jednak no, taka sytuacja się pojawiła.
Zapisałam. Także znowu rodzina jest rozdzielona. I to poczucie izolacji po Tak, prostu. Tak, bo też od dalszej rodziny też byłam zawsze oddzielona w dzieciństwie. Jest też taka historia, że w rodzinie ktoś uratował żydowskie dziecko, nawet nie zaadoptował, tylko je przyjął, żeby je schować. A potem izolowała się ta osoba od reszty rodziny, żeby tam sprawa nie wyszła na jaw, żeby dziecku nikt nic nie powiedział. I to tak się ciągnęło. Ta kobieta niedawno umarła, miała 80 lat, była taką jakby kuzynką mojej matki. I ponieważ ja się dowiedziałam o tej historii, to ktoś mnie znalazł w ogóle jakimś cudem na Messengerze i zaczęłam pytać mamy, kto to jest, o co chodzi. Przypomniałam sobie całą tą historię, bo babcia też mi opowiadała. I powiedziałam im to, co wiedziałam. Także oni już wiedzą, kim są, skąd pochodzą i tak dalej. Ale też była taka historia, że ktoś swoją silną wolą przez prawie 80 lat odseparował resztę rodziny. Okej, czyli ta izolacja, brak dostępu gdzieś tam cały czas się przewija po tak, prostu. Tak. Dobra. Czy Ewa, coś jeszcze takiego? To są takie jakby znaczy, duże rzeczy. Nie wiem, czy brak dostępu się przewija cały czas. Izolacja i odseparowanie od rodziny. Takie właśnie, że nie mamy kontaktu, że ludzie ze sobą nie rozmawiają, że moi rodzice się rozwiedli jeszcze w ogóle zanim zdążyłam mieć jakieś życie rodzinne. Zrobili dwoje dzieci i szybciutko się rozwiedli. Tak. No i potem, no i potem takie historie się kontynuowały. No i samotność moja przez całe życie, tak się, to się przewija. Dobra. Jeszcze coś chciałabyś dodać do tego? Czy zaczynamy? Jeżeli to, no tam było dużo punktów. No praca. Było. Ale to wydaje mi się, że to się wszystko ze sobą wiąże, że jakby ten schemat, jakby ta podstawa tego jest po prostu na różnych płaszczyznach. Tak. Chyba, że coś jest... Powiedz. No praca po prostu. Ja zawsze wykonuję te najprostsze prace i tak jakby... Ojej. No moje życie nie rusza nigdy naprzód. Zawsze mam takie pytanie, nawet kiedyś siedziałam w medytacji i tak myślałam, co ja mam zrobić, żeby moje życie w końcu ruszyło naprzód. I bardzo wyraźnie usłyszałam głos w głowie, musisz wrócić do szkoły. I myślę, kurczę, no, byłam w szkole Zen. Budda mi powiedział, że mam wrócić do szkoły. Ale dalej nie wiem, do jakiej szkoły, bo już nie bardzo teraz wiem, czego miałabym się uczyć, żeby to miało sens i jakoś ruszyło. I jeszcze coś, Ewa? Czy działamy? Działamy. No ty już wszystko wiesz, ja wiem i to są właściwie najważniejsze chyba rzeczy. Dobra. To ułóż się wygodnie. Okej, zamknij sobie oczy. I weź teraz głęboki wdech. I wydech. Głęboki wdech. Jeszcze raz powolny, głęboki wdech i wydech. Policz od 10 do 1. A ty zrelaksujesz się jeszcze bardziej. Dziesięć. Dziewięć.
Policz od 1 do 3, a na 3 pójdziesz do przyczyny ezoterycznej swojego osamotnienia. 1. Dwa. I gdzie jesteś? Czy pojawiają się jakieś informacje, jakieś odczucia? Nie. Jakieś emocje się pojawiają? Nie. Pomyślałam, że jestem w lesie, ale to może projekcja. Okay. Dobra. A co to jest za las? Taki jak na zdjęciu. I tam jest ciepło czy zimno? Jest przyjemnie. No. Słonecznie. Ja niewiele czuję, to jest taka myśl w zasadzie bardziej. Cokolwiek ci przyjdzie, to mów. A jesteś tam na boso, czy masz buty? Nie widzę. A jak czujesz? Masz buty, czy nie? Nie wiem. Nie, nie wiem. A jesteś tam sama? Czy ktoś jest? Tak, tak, sama na razie, tak. Mhm. To poczekajmy, aż ktoś się zjawi. I powiedz mi, kiedy się ktoś zjawi.
Wyczuwasz kogoś w przestrzeni? Tak pomyślałam, że od strony słońca wychodzi jakaś postać, tak jakby zakapturzona i w płaszczu. Mhm. Obserwuję, co robi. Zeszła na dół? Nie, to znaczy od strony słońca, jakby ze światła, ale była na ziemi. Aha. I gdzie teraz jest? Tak jakby naprzeciw mnie. Mhm. To popatrz się na nią. Jak ona wygląda? Jest wysoka czy niska? Wyższa ode mnie, ale nie wygląda. Tylko tak, jakiś taki płaszcz, jakby. Mhm. Które może oczy tylko widać. A jakie oczy ma? Takie skośne i chyba czarne. Znaczy normalne oczy, tylko skośne i ciemne oczy. To powiedz, żeby zdjęła kaptur. O, długie włosy, tak by jasne. A jaką ma skórę? Chyba taką zwyczajną, białą, beżową. Mhm. Zapytaj się, co tutaj robi, co robi w tej przestrzeni. No nic, tak sobie jest, może trochę patrzy na ten las, się rozgląda. Mhm. A po co się rozgląda po tym lesie? Co ją tu interesuje? Pomyślałam o grzybie. Może, zobaczyła grzyba. Mhm. I przyszła, żeby zebrać grzyb? By? Nie wiem. Mhm. A czy łączy cię coś z nią pośrednio bądź bezpośrednio z tą postacią? Nie. Nie. Mhm. No to teraz to sprawdzimy. A powiedz, żeby zdjęła cały płaszcz. Ma taką jakby jasną szatę pod spodem, powiedzmy słowiańską. Aha. Z nu czy czegoś takiego. Mhm. Jest to... I przypomina ci to człowieka? Tak, człowieka. Mhm. Nie ma ust. Nie ma ust? Tylko przedtem te oczy widziałam. Twarzy jakoś... Ale ja w ogóle nie jestem wizualistą. Tylko oczy przedtem się pokazały, te skośne oczy. Mhm. Może reszta twarzy jest jakaś... A, teraz widzę usta. Mhm. Dosyć... Można powiedzieć, że to jest przystojna osoba, raczej mężczyzna. Dosyć szerokie usta, niezbyt... Znaczy... Szerokie, ale takie proporcjonalne. Mhm. Trochę kwadratowa szczęka. Te długie takie ramion, jasne włosy. Nie bardzo jasne, takie jak pszenica, trochę. A jakie masz uczucia, kiedy jest wokół ciebie? Nie, nic specjalnego. A widziałaś go już kiedyś wcześniej na swojej drodze życiowej? Świadomie nie. Mhm. To pójdziemy do momentu, kiedy po raz pierwszy spotkasz go na swojej drodze. 1, 2 i 3. Nie wiem, chyba ktoś w tym płaszczu był odwrócony tyłem. Ja zdaje się do niego podeszłam od tyłu. Ja jestem taka mała, może byłam dzieckiem. Aha. Dużo mniejsza od niego. W tym życiu czy w innym? No, w tym na pewno nie. Świadomie tego nie pamiętam. Okej. Okay. To jest taka jakby fantazja. I podchodzisz do niego i co się dzieje? On się obraca przez ramię i na mnie patrzy w dół. I co do ciebie mówi? Nic. Nie. A ty,
A ty do niego coś mówisz? Nie. I jak przybiega do spotkania? On się odwraca, patrzy się na ciebie i co się dzieje dalej? I chyba idziemy razem. Tak jakby w stronę, jakby słońce nas odświetlało od przodu. Mhm, to idź. Dużo jest tego światła, takiego właśnie jak na tym zdjęciu. Światło idzie, słoneczne, ładne światło idzie w naszą stronę. Mhm. Czy idziecie razem w stronę tego światła? On cię łapie za rękę? Nie. Ty idziesz za nim? Tak sobie po prostu idziemy przez tą przyrodę. Mhm. To idź dalej i powiedz mi, co się będzie działo. Światło się jakby trochę zrobiło bardziej jasne. Mhm. I? Nie wiem, nic. Tak sobie nic. Jesteśmy. Nic mhm. specjalnego nie widzę, ani się nie dzieje. Okej. Okay. To światło jest jakby trochę, mam wrażenie, że coś jest na lewo. No to idź tam i zobacz, co tam jest na lewo. No nic, tylko to światło. Może jakiś portal. To jest okrągłe. Takie wrażenie mam. Mhm. To jest okrągłe. Dobra, Ewa, cofniemy się troszkę do momentu, zanim podejdziesz do tego, do tej postaci w kapturze. Ale jeszcze jej nie widzisz. Dopiero za chwilkę do niej podejdziesz. Powiedz mi, gdzie jesteś? Rozglądnij się. Chyba w tym samym miejscu, ale tak jakbym patrzyła na ziemię, bo widzę coś czarnego, czy na ziemi, może to jest po prostu ziemia. A masz ciało fizyczne na ziemi, czy nie? Ziemi w sensie gleby. Okay. Nie wiem, gdzie to jest. Ale no tak jak zobaczyłam ten las, taki jak na moim zdjęciu. Taki czyli patrzysz się na ziemię i widzisz grunt po prostu, ziemię. Wiesz, ja nie za bardzo widzę, to są bardziej wrażenia. Bo ja bardzo tak, dobrze, tak, bardzo dobrze, o to chodzi właśnie. Coś czarnego, tak jakby było może półokrąg taki, usypany, czarny na ziemi, mały. Jakie są emocje w tobie? Albo o czym myślisz? Właściwie żadne, tak sobie patrzę. Mhm. Miałam odruch, żeby to dotknąć, zobaczyć, co to takiego, czy to jest. To dotknij, zobacz, co to jest. No nic, tak jakby ziemia, po prostu ziemia luźna, rozsypana w tym miejscu. I kiedy się podnosisz i zauważasz tą postać? No jak podnoszę wzrok, no to on jest przede mną. Mhm. Wcześniej go nie było i teraz nagle się znalazł? Mówiąc szczerze, nie wiem, czy go nie było. Okej, okay, to cofnijmy się troszeczkę w czasie. Jeszcze raz, jak oglądasz tą glebę. Powiedz mi, czy wyczuwasz go w swojej przestrzeni? Czy masz takie wrażenie, że on jest, czy go nie tak, ma? Tak, chyba jest z przodu, tyłem, w tym płaszczu. Tym No to się cofniemy, Ewa, jeszcze bardziej, wtedy, kiedy go jeszcze nie ma w twojej przestrzeni. Bo nie wyczuwasz go. Ty jako istota będziesz doskonale wiedziała, co to jest za moment, kiedy go w ogóle jeszcze nie ma w twojej przestrzeni życiowej. No jest to chyba to samo miejsce, właśnie z tym rozsypanym takim półksiężycowatym tą glebą na ziemi. Widzę ją. To jest takie trochę inne, bo tam powiedzmy wokół jest coś innego, jakby trawa czy coś. To jest takie usypane. Nie wygląda naturalnie w tym miejscu, może dlatego na to spojrzałam. Zainteresowało cię to? No tak, jak człowiek chodzi po lesie, powiedzmy, czy gdzieś to się rozgląda, widzi, o tu coś jest, tam coś jest, o co to takiego. Czyli spotkałaś to na swojej drodze, wcześniej tego nie widziałaś, cię to zainteresowało?
Tak, ale to nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia. Tak sobie jest. No nic to nie jest Okej. specjalnego. Po prostu tak patrzy, o co to takiego. Dobra, to teraz wyczuj moment, kiedy on się pojawił w twojej przestrzeni. Chyba kiedy zwróciłam na to uwagę, powiedzmy. Wtedy się pojawia ten... Czyli ty na... Okej, i on się pojawia. Odczytaj informację, czy ta czarna, usypana ziemia należy do niego. Tak jakby był jakiś związek, nie wiem. A może to jest sugestia, nie wiem. To podnieś się, wstań, popatrz się na niego. I teraz, czy on do ciebie wysyła jakąś informację? Nie, to ja tak jakby obejrzał się przez ramię i spojrzał, tylko widać te takie skośne oczy, są czarne źrenice i białe białko. I wysyła do ciebie jakąś informację? Jak powiem trzy, to odkodujesz. Jeden, dwa i trzy. Usłyszałam chodź. Jak ci to przekazuje telepatycznie? Wiesz, to jest tylko takie wrażenie. Dobrze, bardzo dobrze. Właśnie o to nam chodzi, Ewa. Chodzi nam właśnie dokładnie o te wrażenia. Wiesz, bo ja jestem słaba w tych wizualizacjach właściwie to. Jesteś bardzo dobra i nie myśl. Okej. Wysyła do ciebie informację chodź. To teraz tak. Zobacz, czy ją odbierasz. No tak jakby odbieram, bo nawet mam ochotę tak wesoło podbiec do jego prawej strony. On się ogląda przez prawe ramię. A co cię w tym interesuje? Dlaczego chcesz podbiec do niego? W zasadzie nic, tak sobie tam jesteśmy, jest fajnie, to wszystko wygląda w porządku. Może też, że ja jestem dzieckiem, takie mam wrażenie, odczuwam wrażenie naiwności. Okej. On jest większy. Może to, nie wiem, może to ma jakieś znaczenie. No właśnie, to teraz odkoduj, jakie masz w stosunku do niego emocje. Czy on ci interesuje, czy właśnie co się pojawia w tobie? Tak, jestem taka radosna, trochę sobie podskakuję, nic mnie specjalnie nie interesuje. Tak sobie, może jest tam jakieś zaufanie. W stosunku do niego? Tak, no nie ma żadnego oporu. Nie ma oporu, tak jakby trochę zaciekawienia. Może to też jakiś jest większy, starszy, może jakiś nauczyciel, ale tak bez żadnego specjalnego, bez wielkiego ciężaru w tym punkcie. Tak. No dobra. Tego mi nie przychodzi do głowy. No to zobaczymy teraz, co się wydarzy, jak nie pójdziesz. Idź w drugą stronę i powiedz mi, co się dzieje. Z drugą strony jest ciemno, jest jakbym wchodziła głębiej w las. To idź. Jakbyśmy wychodzili na łąkę, bo jest tego więcej światła. Idę sobie w las. Idź i zobacz. Jest tam ciemno i te drzewa zrobiły się takie, tak jakby jest, nie jest już tak ładnie. I te drzewa są może trochę nie takie żywe, może trochę bardziej suche, tak jak stary, gęsty las, gdzie jest dużo uschniętych. A co on robi w tym czasie, jak idziesz w przeciwną stronę? Chyba się ogląda za mną. Idzie za tobą? Nie, stoi i się ogląda. A wysyła do ciebie jakąś informację telepatycznie? Rozkoduj. Coś jakby jest, ale tak jakby otworzył szerzej oczy, czy podniósł czoło, ale... Nie ma to teraz ty rozkodujesz tą informację. Jaką ty informację odbierasz na poziomie subtelnym, którą do ciebie wysyła? Jeden, dwa i trzy. Może jakby się trochę zmartwił o mnie. Czy coś takiego. Tak się ostrzega dziecko. No uważaj, bo wejdziesz w kałużę. O, coś może w tym stylu. Ale czy ostrzega cię? Tak jakby nie, tylko takie za takie uważność bardziej w moją stronę, bo to nie ma tam niebezpieczeństwa. A. Nie ma tam, nie czuję się tam niebezpieczeństwa, ale tak jak idziesz z dzieckiem na spacer i mówisz, że uważaj, bo tam wejdziesz w kałuży. No dobrze, to skoro jesteś dzieckiem, to gdzie mieszkasz? Zobaczyłam drewniany domek.
Mały, widzę tylko drzwi. Idź do tego domku. On chyba też jest gdzieś w jakimś naturalnym miejscu. Mieszka ktoś w tym domku? Są rodzice w domu? Chyba ktoś jest. To idź. I powiedz mi, kto jest w domu. To jakby kobieta. Tak jest miłe, sprawia wrażenie. Kim jest dla ciebie ta kobieta? Może mam, przypuszczam, że mamą. To wejdź do tego domu. Weszła, mówię, dzień dobry, mamo. Ona ma ciemne włosy, takie do ramion. I teraz, kiedy jesteś w tym domu, zbadaj telepatycznie, gdzie jest ta zakapturzona istota. No i na zewnątrz i tak jakby próbowała patrzeć przez okno. Tam za oknem jest dużo światła. Tak od jego strony jest, jakby słońce świeciło od jego strony. Od tej strony przychodził, gdzie słońce świeci. No dobrze, to teraz zbadamy, co to jest za światło. Jak powiem 3 Ewa, to zatrzymasz cały obraz i cały czas. Czyli zatrzymasz czas. Nic się tam nie będzie ruszało. On się nie będzie ruszał, mama się nie będzie ruszała, tylko ty się będziesz poruszała w tej scenie. I jak powiem 3, pójdziesz do źródła tego światła, które cały czas go oświeca. 1, 2 i 3. Co jest źródłem tego światła, które tak na niego pada? Myślę, że to raczej nie jest słońce, raczej wygląda jak reflektor. Ma chyba ciemniejszą obrączkę. Może reflektor, ale dokładnie nie widzę. Zostań za tym reflektorem, to nie będzie ci radziło światło i będziesz mogła zobaczyć, co to jest. No dalej wygląda jak duży reflektor. Jest ciemny jak metalową małprawkę. To zawołaj tego, który obsługuje ten reflektor. Ktoś, kto się zna i go obsługuje. Najpierw zobaczyłam tego zakapturzonego, ale potem taką jakby zwykłą postać mężczyzny z ciemnymi włosami. I zapytaj się go, co to jest. Ja nic nie słyszę. On tak jakby poszedł do tego reflektora i coś tam przy nim robił. To powiedz, że przestał. Ma się zatrzymać. Nie, to już przestał, to w pierwszym momencie tak zobaczył. Ale niech nie robi. Niech teraz, żebyś ty już nadbyła coś w swojej świadomości, że w twojej przestrzeni ty decydujesz, czy ktoś się rusza, czy się nie rusza. Zaczynasz uświadamiać sobie, że wszystko, co jest w tej przestrzeni, podlega całkowicie twojej woli. Jeśli chcesz się dowiedzieć, to co za reflektor, to on ma ci odpowiedzieć. Co to jest? Ten spod kaptura patrzy na nas, widać tylko oczy, patrzy z drugiej strony. To każ mu się popatrzeć w stronę domku. Ma się nie patrzeć w twoją stronę. Wrócił się. Bardzo dobrze. Zapytaj się tego technika, do czego służy ten reflektor? No to oświetlania. Ale po co go oświetla? Nie wiem. To zgaś ten reflektor. Zgasiłam. I co się dzieje? To samo, tylko nie ma tyle tego światła. To teraz każ się odwrócić tej zakapturzonej postaci. Niech stanie przed tobą. Obok tego reflektora i technika. No, stoją. Każ mu zdjąć kaptur i cały płaszcz. I powiedz mi, jak go widzisz, kiedy nie jest oświetlany reflektorem. Tak samo. Biała szata, taki jakby starosłowianin, tylko te oczy są inne, są skośne i są czarne. Właśnie nie ma, że nic jest, tylko coś czarnego. Okej. Odczytaj jego eteryczne DNA.
zrobisz to bardzo intuicyjnie. Tak jak na poziomie fizycznym jesteś w stanie rozpoznać, czy ktoś jest Chińczykiem, Europejczykiem, tak na poziomie eterycznym z łatwością odczytasz jego DNA. Jakie jest jego eteryczne DNA? Pojawia mi się jaszczurka, ale nie dam głowy, że to nie jest sugestia, bo tyle się tego nasłuchałam. Okej. Okay. Powiedz, żeby zawołał swojego szefa. Żeby zawołał swojego bossa, a niech też stanie przed tobą. Tak, stanął ktoś taki przyszedł niewyraźny, też w kapturze stanął z tyłu. I jego już nic nie widać, żadnych oczu ani nic. Ach, no to chyba trzeba zdjąć kaptur, nie uważasz? Powiedz mu, że ma zdjąć kaptur i ten płaszcz. Się pojawiła tylko jakby replika tego pierwszego, ale tak to jest jakaś halucynacja. A jakie są w tobie emocje? Boisz się go? Nie, żadnych. Tak robię, co mi każesz, nie wiem, nie ma emocji. Okej. Okay. A jesteś ciekawa, kto to jest i co robi w twojej przestrzeni? No tak, oczywiście. I chcesz zobaczyć, kto to jest? Kto jest szefem tego projektu? To urządził całe to przedstawienie i wszedł w twoją przestrzeń? Tak, oczywiście. To jak powiem 3, to pokazuje ci się szef tego projektu w swojej oryginalnej postaci. 1, 2 i 3. No coś między jaszczurką a smokiem, taki trochę krokodylowaty. Mhm. No dobra, to teraz całe towarzystwo zmniejsz o połowę, tak żeby wszyscy... Tak, są zmniejszeni. Bardzo dobrze. Teraz do tej przestrzeni dołączy do ciebie Asia. Jesteś, Asiu? Mhm. Ewa, widzisz Asię? Dołączyła do ciebie? No nie, w pierwszej chwili pomyślałam, że pojawi się taka buzia, jak czasem na filmach, buzia dziecka, która się śmieje i jest słoneczkiem na niebie, ale to tylko była myśl, nie widzę. A wyczuwasz, że ktoś się pojawił w twojej przestrzeni? Może tak jakby, może tak jakby portal się pojawił obok właśnie. Mhm. Ale... To popatrzcie w stronę tego portalu. I Asia się zbliża do ciebie i staje obok ciebie. Powiedz mi, w jakiej formie ją widzisz, jak ją odczuwasz? Tak jak ją widzę jako człowieka w internecie. Mhm. Okej, okay. Dobrze. Asiu, mhm. Jak ty widzisz tą sytuację? Co się dzieje? No, widzę tego... To jest... Na początku widziałam ludzi, jak się zbliżają. W ogóle... A ja widzę w postaci, ja ją widzę ciągle jakby w innej postaci i ciągle nasuwała mi się myśl Ania, nie wcale Ewa, a Ania. I jakby ona się poruszała i jej ciało subtelne ma formę takiej trochę nastolatki. I on tą nastolatkę jakby poznał za dziecka, ten humanoid, bo to wyglądał normalnie jak człowiek, jak jakiś humanoid, ale on miał po prostu jakieś przebranie. Które, a oczy ma takie płaskie źrenice. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że to było, kiedy ciało subtelne przejawiało się jako Ania. Tak. Bo tutaj bardzo jakby ciągle ta Ania. On do niej jakby Aniu mówi. Mhm. No się dosyć utożsamia właśnie z tym. Tylko widzę właśnie w innej formie, jakby dużo, dużo młodsze. Jakby dobra. Oddała opiekę. Mhm. Czyli on ją spotkał w życiu jako Ania, jak była tym małym dzieckiem. Mhm. Mhm. A teraz, w tej obecnej sytuacji, kiedy Ewa zawołała ich przed sobą, to kto jest szefem tego projektu? Humanoid. A ten, który się pojawiał jej w postaci
Ilu ich widzisz w ogóle tam? W 6. O, okej. Okay. I wszyscy stoją przed nią? Stoją, stoją. Dobra. Który jest szefem? Ten z tyłu całkowicie. Mhm. Czego dotyczy ten projekt? Z czym jest związane? Opieki. Opieki nad zagubionymi dziećmi. Mhm. Czyli w tym życiu jako Ania, w tej scenie, którą zostałyśmy Anię, która idzie za tą zakapturzoną postacią, to była ta sytuacja, w której zaczął się opiekować? Tak, tak. Poprzez jakiegoś mężczyznę, który nie był jej ojcem, ale ją wychowywał, tą Anię. I ona do niego mówi papa. Mhm. Była bardzo malutka, jak chyba straciła tam rodziców, ale całkowicie. I tak umarli w jakimś nieszczęśliwym wypadku i ten człowiek zaczął się nią opiekować. Przygarnął ją, ale takie czasy, że żadnych papierów nie trzeba było podpisywać, nic. I on ją po prostu przygarnął, bo ona się tak jakby szwendała sama po ulicach, po drogach, bo nie wiedziała, co ona ma zrobić. I on ją przygarnął, a za nim stał ten humanoid. Mhm. Czy tak, nie bezpośrednio, ale jakoś tam pośrednio. No dobra, a idźmy do tego momentu, który Ewa widziała, jak zawraca z drogi, czyli nie idzie za tym humanoidem i wraca do domu, do swojej mamy. To inne jest wcielenie. Okej, okay. I tam po raz pierwszy ich spotkała? Tak. Bardzo dobrze. Okej. Okay. To zostajmy tutaj. Ewa już zmieniła decyzję, czyli nie poszła za nim i cofnęła się, wróciła się do domu. Mhm, tak. Okej. Okay. Na czym miał polegać ten projekt? Żeby trzymać za rączkę, żeby osierocone dzieci, osierocone ciała fizyczne, żeby te ciała subtelne chronić, wziąć jak, nie wiem, kura, pisklaki, taki chronić w sposób, czyli przygarnąć do własnej kopuły. Okej. Okay. Jakąś taką kopułę ogromną, jakby bańkę, jakiś własny mini świat. Wiesz co, to wygląda jak kula właśnie, taka śnieżna, jakby taka kopuła. Okej, okay, czyli w tym momencie ciało subtelne Ewy jest w pełni w połączeniu z tym ciałem fizycznym, jak ma wtedy tam na imię, w tamtym wcieleniu? Ania. Okej. Okay. Mhm. Tam ona poznała po prostu tak jakby tego swojego opiekuna energetycznego, powiedzmy. Tak bardziej jakby oddała mu zaufanie, że to tak jakby to życie płynie razem z nim. I bardzo mu tam ufała. W wcieleniu Ani. W którym momencie poznała tego opiekuna? Wtedy, kiedy ona zmieniła drogę. To jest jeszcze inne wcielenie, wcześniejsze. I to jest wtedy, kiedy ona dosłownie to, co Ewa zrobiła, że zmieniła jakby, że nie poszła za nim, tylko wróciła do mamy. Mhm. Dobra, zrobimy to inaczej. Ewa, wrócimy sobie do tego miejsca, kiedy byłaś w tym lesie i on wysyłał do ciebie informację, chodź. Tak, ogląda się przez prawe ramię. Okej. Okay. I teraz będziesz bardzo świadomie obserwowała, co się będzie działo dalej i dokładnie rozkodowywała wszystkie kody i informacje, które do ciebie wysyła. Idziesz za nim. A ty, Asia, obserwuj, co się dzieje. Co ci obiecuję? Właściwie nie wiem, nic nie widzę. Tak sobie idziemy, a z przodu jest to światło trochę z lewej strony. Tak jakby słońce świeciło jasno.
Okej. A co się dzieje na poziomie fizycznym? Co się dzieje z ciałem fizycznym w tym momencie? Tak sobie szłam, trochę podskakiwałam, a potem spuściłam głowę. I obserwuj dalej. Spuściłaś głowę i co się stało dalej na poziomie fizycznym? I stoję. Idziemy do przodu w czasie i obserwuj, co się dzieje dalej. Patrzę na niego w lewą stronę, bo on jest, ja jestem z prawej, tak jakbym coś mówiła czy pytała. O co go pytasz? Nie wiem, może tak ogólnie patrzę, jak dziecko na rodzica. Cały czas o coś tam pyta, czy patrzy na rodzica. No dobrze, to teraz idziemy do momentu, kiedy umierasz w tamtym życiu. Pojawił mi się horyzont, tak, u dołu jest las, u góry jest ciemność, tak jakby kompletnie czarne niebo, ale ten las robi takie wybulenie. Jakby ekran podzielony na dwie części i ta dolna część, taka lesiasto-trawiasta, robi takie, taką małą półokrąg wchodzący w tą przestrzeń czarną u góry. Okej, okay. I ty wychodzisz tam tą pańką? Przedtem nie, ale teraz widzę, że tak, to jest takie, może to jest jakieś przywołujące. I co do ciebie woła? No nic, to zwraca uwagę, bo to jest inne. To jest tak, powiedzmy, równo podzielenie, a tutaj jest takie coś. Nie. Dobra. No, to... I idziesz w tym kierunku? Właściwie to nie idę. Stoję i patrzę. Nie wiem, czy tam poszłam. Ale jest jakiś taki ciąg w tamtą stronę. Jest, co to takiego? Dlaczego to robi takie? I co to jest to u góry? Dlaczego tam tak nic nie ma? No to idź. I powiedz mi, jak tam dojdziesz. Tak, bo teraz jak dochodzę, to tam zamiast iść tam, gdzie nic nie widać, to powiedzmy jest raczej impuls, żeby wejść w tą bańkę. Tam jest znowu światło. Bardziej świeci. Jak wchodzisz do tej bańki, to zmienia się coś w twoich odczuciach? Na razie tylko doszłam do tego. Musiałabym się schylić, żeby tam wejść. To jest, tak powiedzmy, no nie wiem, to jest takie dziwne. To wejdź tam, wejdź. Schylić tak do bardzo małych drzwiczek, żeby tam wejść. No tam jest oślepiające światło. I wchodzisz? Wchodzisz tam? Weszłam i tam jest. Tak, tam jest jakaś przestrzeń z tym światłem. Nie bardzo widać, co tam jest, bo jest to światło. Tak, chciałabyś zobaczyć, co tam jest bez tego światła? No tak, oczywiście. To wyłącz to światło i przyglądnij się, co to jest, co jest we wnętrzu tej bańki. Jakby, nie, miałam taką myśl, że jakaś scena teatralna, czy coś takiego, czy... Aha. Jak do kręcenia filmu. Okej, okay. I są tam jeszcze jacyś inni aktorzy, czy tylko ty? Być może po kątach jacyś technicy się chowają. Aktorów nie widzę. No nie bardzo wyraźnie to widzę. Okej. Okay. To jest taki siermiężny, jak to kręcą film, a potem nakładają tam różne efekty. Rozumiem. Na to. To idź teraz do momentu, kiedy decydujesz się na wcielenie jako Ewa. Nie wiem. Jakoś nic nie przychodzi. A teraz jesteś w tej bańce? Powiedzmy, teraz jestem tak jakby na tym planie filmowym czy teatralnym, takie bez dekoracji. Tam jest taka, nie wiem, jakieś płótno, tektura. Aha. Tak jak to zwykle wygląda, kiedy jest odarte z dekoracji i wszystkiego.
A są technicy? Chowają się gdzieś po kątach? I tam jest takie wrażenie, że ktoś tam tak przykuca i patrzy na mnie. Mhm. No to teraz, jak powiem trzy, to wyjdziesz z tej bańki i zobaczymy, co jest na zewnątrz jej. Oślepiło mnie światło, nie wiem. O. No to chyba już wiesz, co trzeba zrobić z tym światłem. No nie ma nic wyraźnego, właśnie jakaś czarność. Nie Porozglądaj wiem, się i powiedz mi, czy jest więcej takich baniek, z której ty teraz wyszłaś. Jest takie wrażenie, że tak. No właśnie bardziej sprawiają wrażenie baraków. Aha. Jakich to powiedzmy jest barak siermiężny, wiadomo, tam potem się w środku jakiś kręci film. Zobacz, czy z twojego baraku, z którego teraz wyszłaś, wychodzą jakieś kable na zewnątrz albo są do czegoś podłączone. Tak, chyba do moich nóg. To wyciągnij to ze swoich nóg. Tak, żebyś mogła swobodnie poruszać się po tej przestrzeni. I wyciągnij od razu wszystko to, co cię bezpośrednio i pośrednio łączy z tym barakiem. Powiedzmy, że tak. No, bo jakby spadła jakaś taka płachta z podłączanymi tymi rzeczami, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mogę powiedzieć, czy to jest wszystko. Możesz, bo ty znasz siebie. Doskonale wiesz, jak wyglądasz w swojej oryginalnej postaci. Coś tam czarnego we mnie jest. To wypchnij to na zewnątrz. I powiedz mi, co to jest. Taka jakby mała piłka baseballowa. Gdzie była umieszczona? Gdzieś z tyłu to widziałam. Tak jakby patrzy na siebie od tyłu. Gdzieś to tam było z tyłu, gdzieś chyba na wysokości krzyża. Ciężko mi to robić, bo ja nie bardzo to widzę tak. Jak to nie widzisz? Ewa, bardzo dobrze ci idzie. Świetnie poruszasz się po swojej przestrzeni i sprawia ci to ogromną radość. Teraz to nie jest moja przestrzeń, to jest jakieś takie dziwne, nie wiem, tam czarność i te baraki. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Świetnie, Ewa. Rozglądniemy się w takim razie, w jakiej przestrzeni przebywałaś, którą wydawałoby się, że jest twoją przestrzenią. Wyciągnęłaś tą czarną kuleczkę? Takie ziarenko podłużne. Świetnie. Ciągnęłam, mam na ręce. I powiedz mi, czy ono jest aktywne, czy nieaktywne? Jest włączone, czy wyłączone? Przychodzi mi na myśl słowo witalne. Ono jest błyszczące, takie gładkie w dotyku. I to przeczytam, że można powiedzieć, że jest aktywne. To je deaktywuj, tak żeby nie działało. Robisz to własną intencją, deaktywujesz. Miałam wrażenie, że musiałabym to zgruchotać. Okej. Okay. Powiedzmy, że... Dobra, a połóż to, albo odsuń to od siebie i powiedz mi, czy coś się zmienia w tobie, kiedy odsuwasz to ziarenko od siebie. Nie wiem. Nie odczuwasz nic? Jakieś różnice? To czy to jest w przestrzeni informacyjnej, do czego służy to ziarenko? Jaki jest jego cel? Coś się tylko pojawia na wysokości głowy. Takie dziwne wrażenie. To nie jest dokładnie głowa, ale takie coś okrągłe. Przyszło mi do głowy, że to jest na wysokości głowy. To jest takie czarne. Tworzy jakąś taką zasłonę. Nie, coś okrągłego. Tam jest czarno i trochę jaśniejszy kolor. Jakby to... Co to powoduje na płaszczyźnie fizycznej, w twoim ciele fizycznym?
Pierwsze, co ci przychodzi do głowy? Może to, że ja widzę tą czarność, którą wcześniej widziałam, tą czarność u góry. Mhm. Ja, co to za czarność? Może to była zasłona. Mhm. I co ta zasłona powodowała? Jakie emocje generowało to na poziomie fizycznym? W zasadzie nie. Przychodzi mi tylko myśl, że ona zasłaniała tą górną część krajobrazu, dlatego krajobraz się wydawał podzielony. A, Jak rozumiem. mówiłaś o, Tak, tak, tak. Podchodzę. Dobra, Ewa, to teraz. Wszystko to rzucasz w kierunku tego baraku, z którego wyszłaś. Wyrzucasz to na ten barak. No, rzuciłam. Bardzo dobrze. Odnajdź teraz w sobie najbardziej świadomą część siebie. Z łatwością ją też odnajdziesz. I powiedz mi, gdzie ona jest. Przychodzi mi tylko czubek głowy. Bardzo dobrze. Taki jasny blond, złoty czy coś. Mhm. I teraz rozlej to po całym swoim ciele. Jeśli jeszcze jest w nim cokolwiek, co nie należy oryginalnie do ciebie jako do istoty, momentalnie odpada z twojego ciała. I idziemy w dół. Wypełniasz się sama sobą. Jeśli na twoim eterycznym DNA są jakieś programy aktywne bądź nieaktywne, które nie należą do ciebie, również deaktywują się. Coś tam u góry ciągle jest takim, powiedzmy się, takie okrągłe i to jest tak jak atrament wlany do wody. Ta zasłona tam tak częściowo jakby zakrywa cokolwiek by to było. To powiedz mi, jak to chcesz zdjąć? Oj, nie wiem. Chyba się zmęczyłam. Bardzo dobrze ci idzie. Zdejmij to i zobaczysz, jak się będziesz czuła, jak to zdejmiesz. Jak powiem trzy, zdejmujesz to. Jeden, dwa i trzy. I jesteś już bez tego. Otrzymam w rękach tą kulę. Aha. Teraz to ma, powiedzmy, kształt kuli przybrało. No i ona jest właśnie taka, tak jak czasem są kulki minerałów. W dwóch kolorach, taki szaro-biały i ten czarny, tak się ze sobą. Rzuć to w kierunku tego baraku, tak żeby to już w ogóle nie oddziaływało na ciebie i na twoją przestrzeń. No, rzuciłam. Bardzo dobrze. Teraz rozjaśnij całą tą przestrzeń, tak żeby ona byłaby troszeczkę jaśniejsza, tak żebyś mogła zobaczyć, ile tam jest takich baraków. No trochę ich jest, ale nie wiem ile. Mhm. Sześć. Mhm. Podpłyń. Nie bardzo się da rozjaśnić tą przestrzeń. Ona sprawia wrażenie, że jest duża albo bardzo ciemna, albo coś. Mhm, ale ty możesz odczytywać informacje z przestrzeni też. Zbliż się do takiego baraku, który jest niedaleko twojego, z którego ty wyszłaś. Mhm. I powiedz mi, czy w środku ktoś jest? Wrażenie jest, że tak. Mhm. Zaglądnij i powiedz mi, jaka sztuka tam jest odgrywana. Tam jest chyba mężczyzna. Mhm. Czy jakieś ciało subtelne, które zasila ciało fizyczne mężczyzny? Wszystko, co mogę powiedzieć, to, że to było wrażenie, że tam jest mężczyzna, krótkie, ciemne włosy. Okej. Okay. Przykuca jest jakby trochę skulony. Tam jest więcej. A jaka tam jest scenografia? Co tam się odgrywa? Nie wiem. Nie wiem. Ciężko ci jest odkodować. Dobra, to wyjdź. Nie, bo teraz widzę tylko goły barak. Nie wiem, co się tam odbywa. Okej, okay, dobra. To teraz podejdź do swojego baraku i zobacz, mówiłaś też, że wychodzą z niego kable. Zobacz, czy te kable z poszczególnych baraków się w jakiś sposób łączą ze sobą. Czy każdy ma swój własny kabel? Ile jest tych kabli? Kabli, jak wychodzących z przodu może trzy. Baraki tak chyba mają taki kabel, który je łączy u dołu jakby w okrąg. Okej. Okay. Czy w ogóle, no, nie wiem, czy to jest okrąg, ale tak by u dołu idzie jeden kabel od jednego do drugiego baraku. Mhm.
Jest jakiś punkt centralny, gdzie to się wszystko zbiega? Może gdzieś daleko. To idź tam. 1, 2 i 3 i już jesteś tam. No tam może być większy barak. Pierwsze, co przyszło na myśl, to pałac. Okej. Okay. Może coś większego. A czyj to jest pałac? Jesteś niewidzialna i transparentna. I teraz sobie pobuszujesz po tym pałacu i zobaczysz, co to jest za pałac. Jesteś całkowicie niewyczuwalna w tamtej przestrzeni. Nie ma żadnego strachu. Tam jest, nie wyczuwam tam nikogo, tylko jakieś złote światło, tak jakby. Mhm. A co jest źródłem tego złotego światła? Skąd ono bije? Może z jakiejś kulki? Okej. Okay. A kto czerpie z tego złotego światła? Kto z niego korzysta? Idź do jakiegoś takiego momentu, kiedy ktoś będzie korzystał z tego złotego światła. No tam jest taki mężczyzna, on jest tak jakby niebiański cesarz z chińskich filmów. Ja dużo chińskich filmów oglądam, to może wpływać na moją wyobraźnię. I teraz powiedz mi, czy odczytujesz eteryczne DNA tak samo jak tych, których spotkałyśmy wcześniej, których spotkałaś wcześniej w swojej przestrzeni? Czy to jest ten sam gatunek? Czy to jest taki humanoid? No na razie po prostu wygląda jak humanoid, tak, nic specjalnego. Nie robi żadnego specjalnego wrażenia. Okej, okay. Przyglądnij się, co on robi z tym złotym światłem. Chyba tylko wysyła, nie wiem. Wysyła do kogoś? Może tak, wysyła w przestrzeń, no bo to tak zobaczyłam, te miejsce oświetlone najpierw tym takim złotawym światłem. On chyba je wysyła po prostu. A może... Może... Okay. Może jakby to powiedzieć, upiększa, czy konstruuje tą całą scenerię pałacową. No bo to światło jest takie ładne, atrakcyjne i tam oświetla tą scenerię. Może to... No dobrze, to teraz Ewa odkoduj, czy w tym złotym świetle, w tej złotej energii jest jakaś cząstka twojej własnej energii? Będziesz to wiedziała, ponieważ to jest twoja własna energia, więc łatwo to odczytasz. Jest czy nie? Nie wiem, nie wiem. Mhm. Dobra, to wracamy do tego baraku, z którego wyszłaś. Może jest. Wyobraziłam sobie, że może moja energia jest zielona. Aha. Może jest, ale... Ale nie wiem. Mhm. Tak. To podświetl, ponieważ to jest twoja energia, to ona robi dokładnie to, co ty chcesz. Podświetl ją na zielono. Jest? No tak jakby w tej kulce, tak, część była zielona. Okej. Okay. To powiedz mi proszę, to jest energia, która wibruje na częstotliwości jakich emocji? Czy to jest, no jakich emocji? Takich, które znamy tutaj na Ziemi. Czy to jest radość, smutek, lęk, czy energia seksualna? Nie wiem, ale ogólnie lubię zielony, bo no bo wszystko jest ładne, jak jest zielone. Mhm. Lubię roślinki. Wiadomo, czyli taka... zielone życie i zielony jest ładny. Asiu, jaki to jest rodzaj energii w tym płomieniu? Mhm. Zresztą są różne rodzaje, ale akurat, bo to tak jakby dziwnie przechodzi i tam są, wiesz co, różnego rodzaju energii, nawet i z tej Ani, z innych wcieleń. Dobra, to chodź Asiu, idziemy i Ewa, idziemy do tego baraku. I ty powiedz mi, Asia, jak ty widzisz ten barak z zewnątrz, jak on wygląda? Ja go widzę właśnie, jak właśnie jakby to była jakaś kopuła i tam jest kilka właśnie takich kopuł nawet. Mhm. Tak jakby nawet jak
Ewa wchodziła w to, wtedy, tak widziałam, to było jak świat, ona musiała jakby się jeszcze skompresować. Tak duże ciało subtelne było i ona się tak jakby skompresowała. I tam wtedy tak skompresowała się nawet do ciała subtelnego, które było no, nastoletnie. Teraz już nie widzę, jakby Ewa się tego pozbyła, tego nastoletniego, ale tam... I tam widzę właśnie to światło. Ono było to światło, nawet jak Ewa chciała z początku wyjść, to no i tak jakby pierwsza warstwa chroniąca była to światło. Czyli aby na pewno chcesz się pozbyć, bo tu jest jak dziecko, jak mi się to skojarzyło bardzo z Pinokio, z tą bajką Pinokio, gdzie oni chcieli iść do tego wesołego miasteczka, gdzie zawsze mogli być dziećmi. Okej, czyli ona po prostu... To ciało subtelne wcześniej jakby zostało, weszło do tej kopuły wtedy, kiedy było na poziomie powiedzmy dziecka, w sensie takim, że zasiedlało wcześniej ciało fizyczne dziecka bądź nastolatki. Tak, tak, tam było dziecko, tak. Gdzie ona się potknęła, jak mówiłaś wtedy, żeby Ewa zobaczyła, poszła do momentu śmierci, to wtedy, kiedy ona poszła za tym humanoidem, to ona się wtedy potknęła, on ją zagadał. I ona tam umarła. Ona się potknęła, uderzyła głową o kamień. I ona tam zmarła. A on ją tak zagadał, że ona nagle tak naturalnie przeszła w ciało subtelne. I od razu przeszła do tej kopuły. Od razu do kopuły weszła. Ile miała wcieleń poprzez tą kopułę? Z 20 parę. A co jest przyczyną tego, że na poziomie fizycznym, jako Ewa, odczuwa dużą samotność i izolację? I to, że traci kontakt z bliskimi? Bo w tej kopule ona nie była tam sama. Byli inni ludzie. Ale to jest jak sceneria. Tak jak Ewa dosłownie to powiedziała. Jakby zmieniali scenerię, więc czasami oni, to jest taki uruchomy jakiś labirynt, czasami ona była z tymi innymi ludźmi, z tymi innymi ciałami subtelnymi, a czasami była samotna. Ona i tak ta kopuła ogranicza po prostu dostęp do wiedzy, ogranicza dostęp do, nie wiem, mam wrażenie nawet, chcę powiedzieć, do dorosłości, do takiego poczucia bycia dorosłą. I tego jest to powodem. Okej, a co jest powodem tego, że jako ciało fizyczne nie przeżyła orgazmu nigdy w tym życiu? Mam wrażenie, że to jest, widzę to, że to jest powodowane tą kopułą, że jak zamknięto to ciało subtelne w pozycji jakiegoś dziecka, nastolatki, gdzie ta energia seksualna dorosłej kobiety, mężczyzny nie jest dostępna. A czy oni w jakiś sposób korzystają z energii seksualnej ciała subtelnego Ewy? Tak. Jak to robią? Robili to poprzez kopułę. Ona miała, nie dość, że była to połączona jakimiś kablami od nóg z tą kopułą, to jakby to podłoże kopuły wykorzystywało całą energię. I te kable to tak jakby szły wzdłuż. Ewa sobie to zdjęła całkowicie, ale one tak jakby wzdłuż szły i również przez miednicę, przez narządy. To tak jakby ścianki szyjki macicy były oblepione jakąś czarną taką mazią poprzez te kable. Te kable jakby wydzielały jakąś czarną maść, która blokowała dostęp do poczucia samej siebie. A to uczucie, że Ewa ma takie, że jej życie w ogóle nie idzie do przodu, że nic się nie dzieje, że ona cały czas jest sama i wszystko tak jakby jest blokowane. To jest to poczucie dorosłości. I bardzo zabierano takie poczucie dorosłości, to że tam było łatwo w tej kopule. Tam było łatwo pod względem tego, że ktoś zawsze, to tak jak trochę więzienie, że człowiek siedzi w więzieniu i tam zawsze ktoś cię karmi, mówi ci, kiedy masz spać, kiedy wstać, kiedy iść, kiedy spacerujemy. To jest, było to dla niej dosyć wygodne. Było, bo ona teraz dużo zrozumiała, że tam nie było wygody, tylko to było więzienie. Ale było to pewna wygoda, dlatego ona jakby na każdą decyzję
Ona była w oczekiwaniu, żeby coś się samo zmieniło i nie mogła działać, żeby samemu to zrobić. Mhm. A lęk przed tym, że straci do czegoś dostęp, że będzie zablokowana. Taki to na w tej poziomie fizycznym. Ona. No a poziom energetyczny? Oni jej dawali coś, czyli zmieniali wystrój. To tak jak scenaria właśnie, jaka wam powiedziała. I czasami jej to zabierali. I ona nie miała na to wpływu. Ona myślała tak, że nie ma na to wpływu. Że nagle jej zabiorą pewną scenerię, do której ona się przyzwyczaiła. Taką jakby jej stabilizację zabrano. Mhm. Czyli to ciało subtelne było utrzymywane na poziomie dziecka, ciała fizycznego dziecka wtedy, kiedy umarło i po prostu utrzymywane cały czas na tym... Tak, dziecko, nastolatka, ale nigdy jako dorosła osoba. Dobra. Dziecko można kształtować. I ona tak mówi, że dziecko można kształtować. Dziecko idzie, dziecko chce ufać, dziecko chce wierzyć. Dziecko ma te emocje na wierzchu. Jak jest złe, to jest złe. Jak jest wesołe, to jest wesołe. I to jest tego powodem, że nie poczuła samej siebie do końca. Jak tak głęboko. I ciało subtelne w jakim procencie było połączone z ciałem fizycznym poprzez tą kopułę? To się zmieniało, ale od 4 nawet do 20%. Dobra. A teraz, kiedy wyszła samodzielnie z tej kopuły i wszystko pozdejmowała i się porusza po tamtej przestrzeni, tak jak ją widzisz teraz? Ona jest zupełnie inna teraz. Ona tak jakby... Tamto to w pierwszym momencie, jak ona wyszła, to musiała się ustabilizować, bo to było taki szok, że coś jakby nieznajome, ale nagle jakby coś chyba powyciągała wtedy, poczuła w końcu tą samą siebie, tą stabilną, tą prawdziwą ja, prawdziwe ja. Ona mi tu mówi w takiej formie. Prawdziwe ja. I dobra. Teraz zupełnie inaczej wygląda. W ogóle jest to... Tak ją widzę, jak teraz jej ciało fizyczne widziałam na początku. A kto jest szefem tego projektu? Ten humanoid. To on tam czerpie sobie to złote ognisko? Złote światło. Ile ciał subtelnych przebywa w tamtej przestrzeni? Wiesz co, tych kopuł jest ponad 20, a w środku jest od 10 nawet do 30 ciał subtelnych w jednej kopule. A czy te ciała subtelne się znają na płaszczyźnie fizycznej, albo wcześniej gdzieś się wcielały razem, czy to są przypadkowe, gdzie się udało złapać kogoś, to były umieszczane? I takie. Czasami się znały, czasami się nie znały. To zależy, właśnie oni przydzielają te taki jaszczur, on przydziela, gdzie ona by pasowała, gdzie do ich tego tam projektu, bo to tak jakby ta sceneria musi pasować do tych ciał subtelnych, więc one są podobne. Okej. No dobrze. To zrobimy tak. Cofniemy się do momentu, kiedy on po raz pierwszy się pojawił w przestrzeni, wtedy, kiedy ona była w lesie. I powiedz mi, dlaczego wybrali akurat wtedy, ona wtedy się była wcielona jako Ania, dlaczego wybrali akurat tamte ciało subtelne, dlaczego wiedzieli, że ona pójdzie za nim? Dlaczego akurat musiała być dzieckiem wtedy w ciele fizycznym? Bo jest najbardziej, jakby większa podatność na manipulację jest, a jej mama chorowała już w tamtym wcieleniu, bo jakby widzę tego humanoida, że on stoi za tą mamą, coś co za tą mamą jest. I zaczyna jakby truć ją energetycznie, gdzie ciało fizyczne zaczyna chorować. Mhm. Tak, i tego powodem, bo mama też jakby nie miała. Jak tam, i ona to wszystko widzi jako dziewczynka też, bo tak jakby zmieniła się warta energetycznie, tak. Ona też zauważyła, że tam coś padło, mama się uwolniła jakby energetycznie od innych istot, ale zaraz była trochę słaba jako ciało subtelne. I nagle wskoczył, tak jakby skorzystał, ten humanoid skorzystał z tej okazji
że ona jest słaba po uwolnieniu się od innych istot. Jakby zamienienie siekierki na kijak. Okej. Dobra. A że to mama, no to od mamy przyjmę. Mama chora. Dobrze, a idźmy w takim razie zanim się wcieli jako Ania. Kto, tak, określa, kto określa warunki wcielenia? No mówi, że ona sama. Mhm. Że ona sama i... A jak ją widzisz energetycznie? Wiesz co? Ona do mnie... Co ona bardzo szybko myśli tutaj już? I mhm. Ona mówi, że... dostała pewną rzeczywiście informację. To tak jakby ona usłyszała o czymś, że można sobie robić testy. Tylko, że ona już się wcielała na Ziemi. To nie jest jej pierwsze wcielenie na Ziemi. Ona się wcielała poprzez, no właśnie poprzez intencję sama. Tylko tu mi opowiada, że zupełnie inaczej wygląda. Jest całkowicie czyściutka, ale tak jakby pomyślała sobie, że zrobi sobie taki challenge, wyzwanie. Czy ona ich, tak jakby miała taką odwagę dziwną w sobie, czy ona się uwolni, czy ona jako ciało fizyczne, które ma amnezję, zrobi coś innego? Czyli pomimo tego, że spotka, wpuści ich do swojej przestrzeni, czy będzie zdolna ich wywalić, sobie z nimi poradzić? I ona sobie takie wyzwanie dała. Mhm, no i jak uważa poradziła. Teraz? Zbierając informacje na temat tej linii czasowej, udało jej się, czy się jej nie udało? Nie udało jej się, ale ona była taka pewna, ale to jest, wiesz co, ktoś ją po prostu, widzę, że ten humanoid, wiesz, i wysłał taki szept, może nie szept, ale no taką informację po prostu do przestrzeni, kiedy ona świadomie wzięła ją i to podjęła to wyzwanie. Mhm. To idziemy teraz do momentu, z którego do was mówię. Jak teraz odbiera to wyzwanie? W zasadzie no, może ich wywalić teraz ze swojej przestrzeni. Wiesz, że pomimo, ona była teraz jako Ewa, a tamto w przeszłości ciało subtelne, to jest tak jakby jedno i to samo, wiesz, tak jakby nie było różnicy. Ona już i tak już weszła do tamtego, jakby wiesz, do przeszłości, ale ona już tak miała swoje kanały połączone, więc nie było znaczenia, z której pozycji ona teraz mówi, wiesz, żeby przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, więc ona już wie, doskonale wie. Mhm. Dobra. Ewa. To teraz możesz dokończyć swoje wyzwanie i wywalić ich ze swojej przestrzeni. Bo sama podjęłaś decyzję, żeby odbyć tą podróż i samodzielnie tego dokonać. Zawołaj przed siebie szefa tego całego projektu. No to powiedziałaś, że ten humanoid, więc widzę tego w kapturze, który na nim wyglądał na Słowianina. Mhm. Ale ten w pałacu to nie był szef, to chyba też był tylko pracownik. Techniczny. Tak jakby, tak. Takie sprawia wrażenie zabieganego, zatroskanego pracą, więc na to był pracownik. No dobrze, Ewa, to powiedz mi, w jaki sposób chcesz dokończyć sobie swoje wyzwanie i wywalić go ze swojej przestrzeni? No może po prostu teraz cię widzę, już mnie nie oszukasz. Mhm. W jaki sposób chcesz się go pozbyć ze swojej przestrzeni? No niech sobie idzie do swojego teatru. Mhm. Sprawdź jeszcze, czy są jakieś umowy, jakieś obowiązania, które masz wobec niego. Czy tylko na podstawie udzielonej zgody był w twojej przestrzeni? No może podpisałam coś, jakiś kontrakt na bycie aktorem, nie wiem. Mhm. To sprawdź. To jest twoja przestrzeń. Odzyskujesz tak. Już w niej całkowicie wszystko. Jest jakiś kontrakt? No to jakby był. Mhm. Co to jest za kontrakt? Odczytaj go. Na co się zgodziłaś?
No nic mi nie przychodzi, tylko prawdopodobnie to, że się zgodziłam na to występowanie w sztuce. Może, albo to jest jakiś symbol. Aha, okej. Okay. I dalej chcesz grać w tej sztuce? No nie. Nie, zdecydowanie nie. Po co? To, co to w ogóle jest? Bardzo dobrze. To jak powiem trzy, to anulujesz wszelkie zgody, których udzieliłaś na branie udziału w tej sztuce. Jeden. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Nie, podarłam kontrakt, a nie wiem, czy to wystarczy. Ty mi powiedz. Nie wiem. To poczuj, wystarczy czy nie wystarczy. Rozglądnij się dookoła i powiedz mi, co widzisz w swojej przestrzeni. No tak jakby jesteśmy na tej polanie w lesie, tam z tyłu za nim widać ten reflektor, ale on ma jakieś ale. Może będzie mnie jeszcze usiłował dziobać. To idźmy do przodu w czasie i zobaczymy, czy cię będzie dziobał. No, chyba lezie za mną. To teraz zatrzymaj czas i zobacz, co powoduje, że on łazi za tobą. Co on widzi, że pozwala sobie iść za tobą? Może coś nas łączy. On w zasadzie ma spuszczoną głowę, ale jest coś jakby czarny kabel między nami. Dotknij teraz tego kabla i powiedz mi, co to jest za kabel. Co w nim płynie? Nie wiem. Asiu, o co płynie w tym czarnym kablu? Czemu on za nią będzie chciał łazić? Bo to jest tak, jakby ona chciała mieć go na smyczy. Że tak, teraz ja ci pokażę. Ja ci pokażę, będę tak jakby, mam ci ciągle w zasięgu wzroku, więc mogę cię kontrolować. Bo to teraz on ma spuszczoną głowę, tak jakby to ona zarządza tym. Okej, okay. Jaki chcesz teatr dla niego, Ewa? Nie, nic nie chcę, niech sobie idzie do siebie. W zasadzie dlaczego on nie robi sam pracy dla siebie? On na pewno też ma dostęp do ogólnej energii. Po co w ogóle robi te rzeczy? To zapytaj się go, niech ci powie. Po co robisz te rzeczy? On nie wie, tak się jakoś niepewnie, tak? Poczekaj, Asia, przepuścisz go? No to Ewa, zapytaj, po co robi te rzeczy? Po co robisz te rzeczy? Po co robisz te rzeczy? Żeby cię pilnować. Ale po co? Do czego ci to służy? Zajmij się sobą. Potrzebuję twojej energii. Nieprawda. Potrzebuję. Nieprawda. Nie tworzę sam. Zapomniałeś, po prostu zapomniałeś. Musisz iść i wrócić do swojego źródła. To rozkaż mu, Ewa, żeby to zrobił. Musisz iść. Ponieważ byłeś w mojej przestrzeni, rozkazuję ci, żebyś wrócił i zajął się sam sobą. Po prostu się zgubiłeś. Masz swoją własną energię, możesz z niej korzystać. Nie musisz być takim nędznym pasożytem. Rozkaż mu, żeby wrócił do momentu, kiedy był połączony ze źródłem. Wróć do momentu, kiedy byłeś połączony. Niby kiedy? Jak ja nie byłem nigdy połączony ze źródłem, co za bzdura. Nie ma takiej możliwości, wszystko pochodzi z jednej rzeczy. Nie, to ty mnie stworzyłaś. W jaki sposób cię stworzyła? Stworzyła mnie z siebie. Dlatego sposób? Jesteś odpowiedzialna za mnie. To skoro za ciebie odpowiedzialna, to na trzy odcina kabel. Jeden, dwa i trzy. To nie twoja decyzja. Jak, odcinasz kabel, czy nie odcinasz kabla? Ona myśli, że chce odcinać. Kupujesz tą odpowiedzialność, czy nie kupujesz? Ona jest źródłem, więc mnie stworzyła. Chcesz, Ewa, zobaczyć, jak on powstał? Tak. To na trzy idziemy do momentu, kiedy on powstaje.
Jeden, dwa i trzy. Powiedz mi, Ewa, gdzie jesteś? Nie wiem. Widzisz go w swojej przestrzeni? No widzę tego takiego jakby Słowianina. Mhm. A nie ma już za nim światła. Mhm. A po co ty tu jesteś? Nie wiem, może potrzebowałam towarzystwa albo... Albo takiego, no, maskotki. Mhm. On teraz spuścił głowę. Faktycznie to jest dziwne. Czyli potrzebowałaś towarzystwa? Znaczy taki w sensie, nie wiem, może do zabawy, maskotki czy czegoś. Mhm. Szukaj, czy masz w sobie poczucie pustki. Nie, nic wyraźnego nie czuję. Asia, rozłącz się. Chodzi. Mhm. Masz sobie poczucie pustki? Ewa? Nie, nic nie wiem, o co chodzi. Tylko zanim jest tak ciemno, tak zgasło to światło, zanim jest ciemno, tam czegoś brakuje. Asia, jak ty widzisz tą sytuację? Ja widzę, że jest Ewa, on stoi za nią, ale kabel nie, jakby widzę, że jest jakby ten obcięty. Mhm. Tak on się jakby przy... To jest ta sytuacja. Do czego on się przyczepia? Do jakiego braku albo do jakiej potrzeby? Ona była tak bardzo przyzwyczajona do tej kopuły, gdzie były te ciała subtelne w środku, że teraz jakby miała cały wszechświat. I czuję taki ogrom, że nie jest przynależna nigdzie. To jest to. Mhm. I co on za tym? Tak. Że może ona ma potrzebę poczucia bycia jakby przynależności do jakiegoś miejsca? Tak, że jest, że to jest taka emocja, jak ja upiszę, taka emocja, która jest ktoś. Teraz czy ten ogrom mnie nie przytłoczy, nie, mhm. jakby nie widzę tych innych ciał subtelnych i w ogóle jakby zapomniała używać kanału komunikacji, tak jakby we wszechświecie. Mhm. Okay. Tak, to jest to, kanał komunikacji we wszechświecie. Wracamy do momentu, z którego do was mówię. Dobra. I Ewa. Staję obok ciebie ja. Powiedz mi, jak mnie widzisz. No, tak jak ciebie. Stoisz po lewej stronie. Mhm. Chcesz ze mną wejść w interakcję? Tak, oczywiście. Mhm. To powiedz mi, w jaki sposób wchodzimy w interakcję ze sobą? Idziemy naprzeciw siebie i trzymamy się za ręce. Mhm. Bardzo dobrze. Teraz dołącza do nas Asia. No teraz tworzymy taki krąg trzech. Bardzo dobrze. I my puszczamy ręce, stajemy obok. I rozglądnij się i powiedz mi, czy nadal masz potrzebę, żeby przebywał ten humanoid w twojej przestrzeni. No nie, on tam stoi, jak patrzy w ziemię, jak zbity pies w tym płaszczu. Ta ciemność za nim się trochę zmniejszyła, ale między nami jest przecięty kabel. Jedna część jest do niego przyczepiona, a druga jest przyczepiona do mnie. Mhm. Bo nie wiem do czego dokładnie, bo mam teraz długą sukienkę białą na sobie i nie wiem, czy do sukienki, czy do mnie. Aha, to zdejmij tą sukienkę. Zdejmij tą sukienkę i wyjdź z tego. Okay. Zdejmij tą całą sukienkę. Dobrze, to zdejmę też but, bo to może jest przyczepione do buta. Tak, mam wrażenie, że to ciągle pełznie w moją stronę tata. Czego on chce? On naprawdę nie może żyć sam. Mhm. Dobra, gdzie masz w sobie poczucie odpowiedzialności za drugą istotę?
Tutaj, wiesz, może... Złap to. Wyciągnij. Powiedz mi, jaką to ma formę. Taka czarna kulka, czarny dym się z niej unosi. Chcesz ją nadal trzymać? No nie chcę, ale może to prawda, że ja go stworzyłam, tylko musi być jakaś forma, żeby on istniał sam, bo to nawet jeżeli Ewa, jakoś każdy jest żyłam, to ma własne istnienie, może coś z każdy tym jest robić. Odpowiedzialny za siebie. No właśnie, ale... Odłóż to, połóż to przed sobą. Okay. Jak będziesz chciała, to będziesz sobie to mogła z powrotem włożyć. A mogę mu to zwrócić? To jest jakby coś jego. Połóż nie. to przed sobą, nie, okay. proszę. Odsuń się. I to miejsce, z której wyjęłaś to, wypełni swoją własną energią. Tam zostaje chyba, zostaje wgłębienie. To wypchnij je. Jakoś. Może wypchnęłam, ale nie wiem, co to jest moja energia. Ty sama. Właśnie nie wiem, co to. To poczucie, kim jesteś. A, to jest podstawowe pytanie egzystencjalne. Teraz rozglądnij się i powiedz mi, czy nadal go widzisz w swojej przestrzeni. Tak jakby odchodzi, ale się ogląda do tyłu. To powiedz mi, jak zupełnie odejdzie. Idzie sobie w stronę światła, ginie w tym swoim reflektorze. Bardzo dobrze. A to czarne, dymiące, co wyciągnęłaś, dalej jest w twojej przestrzeni, czy też zniknęło? No jak patrzę w dół, to jeszcze to widzę. Taka czarna kulka, stoi takie jakby dymy się unoszą. Okej. Coś demonicznego, jak na filmach pokazują, tak energię demoniczną ma takie czarne, unoszące się dymy. Chciałabyś to zostawić w swojej przestrzeni? No nie, to do czego to służy? Jeśli chcesz zobaczyć, co się stanie, kiedy to zatrzymasz, to możemy pójść do przodu w czasie i zobaczyć, co się stanie. Nie chcę tego zatrzymywać, to nie służy do niczego. Tak, policzę do trzech, to w taki sposób, w jaki chcesz, usuniesz to całkowicie ze swojej przestrzeni. 1, 2 i 3. Wzięłam to w ręce, rozjaśniłam i wrzuciłam do tego jakby portalu, do tego reflektora. Bardzo dobrze. Czy to znikło? Ale jeszcze widzę smycz na ziemi. Ten taki gruby kabel, jakby przecięty, to co było niby smyczą. Chcesz być dalej na smyczy? Nie, nie. Znaczy on, czy cokolwiek, nie. Bo to on cię prowadził na smyczy, nie ty jego. On no tylko tak. sprawiał takie wrażenie. Pamiętaj, że te istoty posługują się kłamstwem i manipulacją. Nauczyłam się współczucia, nie? Współczucie to jest też to, że pozwalasz komuś żyć własnymi jego decyzjami. Każda istota jest odpowiedzialna za siebie. Tak, ja wiem, ale dajmy się łatwo oszukać, nie? I to jest właśnie lekcja dojrzewania dla ciebie jako dla istoty. Pozostawiasz tą smycz w przestrzeni, czy się jej pozbywasz? Nie, pozbywamy się wszystkiego. Pozbywając się jej, nabywasz świadomości ponownie tego, że wszyscy, każda istota jest odpowiedzialna sama za siebie. Możemy współtowarzyszyć, możemy wchodzić w interakcje z innymi, ale każdy jest odpowiedzialny za siebie. Tak jakby się rozpuściła i wsiąknęła w grunt, została jeszcze taka pętelka na końcu. Pętelka jest jakby twardsza z takiej zakończenia tej smyczy. Dobra, spróbujemy ją wrzucić do reflektora. Możesz zostawić. Możemy pójść zobaczyć do przodu w czasie, co się stanie, kiedy ją zostawisz. Nie, nie chcę jej zostawiać, tylko wiesz, ja miałam kłopoty z wizualizacją i czasem rzeczy mi tak uporczywie wracają. Nie wiem, bardzo dobrze, jeśli wracają, to znaczy, że się mają o co zaczepić. Asia, no o co to się cały czas zaczepia? O brak pewności siebie, to raz, a dwa, że o, tak jakby wam wrzucę to do reflektora, który był humanoida. Jakby, a brak pewności jakby siebie, troszeczkę jest ten, tak jakby jeszcze taka delikatna nuta,
Nie, tak jakby ona nie do końca wiedziała, jak stworzyć swój własny portal, żeby to wywalić. No ona niby wie, ale ten brak pewności powoduje, że ona do reflektora to wrzuca, który poniekąd jest tego humanoida. A gdzie jest ten brak? I on sobie lukę robi sobie taką. To widzę, ale gdzie ten brak pewności siebie się pojawia w niej? Jest tak głęboko w klatce piersiowej, tak gdzieś na splot słoneczny. Ewa. Każda emocja jest energią o określonej częstotliwości. Brak pewności siebie to jest po prostu energia, która wibruje na tej częstotliwości. I ty własną intencją, własną wolą możesz po prostu przemienić tą częstotliwość na pewność siebie. I zaczynasz to robić. I już przemieniłeś na pewność. Już wibrujesz na poziomie pewności. Coś mi się telepie jak motyl. To tknij do go i powiedz, co to jest. No właśnie, nie wiem, co to takiego. Ta pewność siebie. Usiłuję sobie przypomnieć jakieś... ja nie jestem jakąś specjalnie tą... Ewa, chwyć tego niepewną motyla. Niepewną istotą, ale nie próbuję sobie przypomnieć jakieś zdarzenie z życia, w którym była taka... Nie myśl. Na siebie, ale po prostu nie myśl. Po prostu wyraź wolę tego, żeby pewność, żeby energia zaczęła wibrować na poziomie pewności. I zwiększ to. I zwiększasz to. I zwiększasz jeszcze bardziej. I zwiększasz ją na tyle, że jest to maksimum, jakie może być, pewności siebie. I twoja istota zacznie sobie to powolutku przypominać, bo wszystko w tobie jest, każda informacja. I teraz otwórz portal. I jak otworzysz portal, to wrzucasz cały ten reflektor i wszystko to, co jest związane z tym humanoidem do tego portalu. 1, 2 i 3. Okej. I zamykasz. Teraz otwierasz drugi portal, w którym znajdują się troszeczkę wyższe częstotliwości niż teraz ty jesteś. Najbardziej optymalne dla twojej istoty. Powiedz mi, co widzisz w tym portalu? No, chciałabym zobaczyć góry. Okej. Okay. Są góry? Są góry. Bardzo dobrze. I wchodzisz tam. Wchodzisz do tych gór. I pozostajesz całkowicie w swojej przestrzeni. No i mam takie... Oddychaj. Coś tu mam. Jesteś teraz w najlepszych częstotliwościach dla siebie jako dla swojej istoty. I pozwól, żeby się cała twoja istota dowibrowywała do tego. Teraz dołączę jeszcze do ciebie Asia, do tamtej przestrzeni górskiej. I Asiu, powiedz mi, jak widzisz teraz Ewę? Teraz ona jest sama w własnej przestrzeni. To jest zupełnie, jak już mówiłaś, Paulinka, i reflektor, ona po prostu sobie otworzyła ten portal bez problemu. Nawet zanim ty powiedziałaś, ona wywaliła ten reflektor. Już wiedziała, że nawet tego reflektora nie może zostawić w swojej przestrzeni. Już go nie chciała. Ale robiła to tak bardzo szybko. To nie było takie zastanawiające się. Jakby samą myślą to robiła. I teraz tutaj bardzo fajnie się czuję, ale też pokazała mi, pokazała mi dosłownie, że ona sobie robi takie wieloświaty. Ja czegoś potrzebuję, dobra, to otwiera kolejny portal i wchodzi, wyobraź sobie, w kolejny, jakby w swoją własną kreację inną. Na przykład jak nie chce góry, chce lasy, chce czegoś innego, to tak jakby robi sobie nowe portale i nie ma z tym problemu. Bardzo nowe własne przestrzenie o innych częstotliwościach.
to zaobserwuj, pójdziemy o rok do przodu w czasie, zaobserwuj poczucie samotności i izolacji. Czy nadal towarzyszy? Nie, absolutnie. Bo ona tak jakby nawet będąc i zmieniając swoje przestrzenie, ona i tak ma kontakt z jakby, wiesz co, słyszałam muzykę wszechświatów, wszystkiego, co jest po prostu. I słyszę nawet i słyszę różne istoty i czuję te inne istoty, jakby troszeczkę inaczej komunikacja już się odbywa. Jakby coś naprawdę opadło z uszu i ona teraz już w końcu to czuje. I nie jest, nie ma, nie widzę żadnego poczucia osamotnienia. A strach przed tym, że straci do czegoś dostęp? Nie, tu ma do wszystkiego dostęp. Tak. On się tu śmieje, ona taka wesoła jest tutaj już. Aż się śmieje, przecież pokazałam, że tworzę różne przestrzenie i potrafię. Bardzo dobrze. To zaobserwuj jeszcze, jak poczucie, czy coś się dzieje w jej życiu. Co się dzieje na płaszczyźnie pracy, związków, twórczej. Ona mówi, że ona ma teraz chęć do wszystkiego. Tak jakby ma pełen dostęp. To tak, wiesz co, to wygląda jak młody człowiek wkraczający w życie, który ma dostęp i predyspozycję do wszystkiego. I ona się tak czuje, że ona ma predyspozycję do wszystkiego. I może sobie próbować i tego, i tamtego, ale ma tą właśnie pewność siebie do działania, której wcześniej nie miała. I teraz ona już jest pewna siebie w działaniu. Że ona to potrafi, że ona, jeżeli chciałaby, to poszłaby do szkoły i zdała najlepsze studia. No, że na każdą pracę zasługuje, że ona potrafi, ma taką pewność siebie w działaniu. Nie boi się ruchu. Czyli ma odwagę do ruchów. Tak. No to wracamy do momentu, z którego do ciebie mówię. Jasiu, ty już sobie wróć do swojej przestrzeni, a my zostawiamy w jej zdolnościach tworzenia tego, na co tylko ma ochotę, w jej przestrzeni. I ty, Ewo, i ty, Jasiu, rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi. Ale jeszcze ciągle mam niepokój, że coś jeszcze nie dopatrzyłam. Czy to na pewno wszystko poszło sobie? Ewa. Tak. Na płaszczyźnie subtelnej podjęłaś wszystkie odpowiednie kroki do tego. Oj, znaczy tak powiedziałam, ale ja nie wiem, czy to naprawdę się... Gdzieś tam, nie wiem, może to przyzwyczajenie się, gdzieś tam giełga mi się obraz tego gościa ze spuszczoną głową. Pozwól, żeby twój umysł puścił to. Po prostu odpuść. Asiu, powiedz mi jeszcze, w jaki sposób będzie się metabolizowała sesja, jeśli chodzi o umysł fizyczny? Wiesz co, to jest tak jak nie wiem, jakby ostatnie podrygi i wyładowania w głowie i to tak jakby będzie, wiesz co, głowę bardzo widzę, jakby myśli, one jakby ucichną. To będzie to tak jakby teraz natłok myśli był, który musi się wykrzyczeć i potem wyjść, żeby, ale to takie jakby wyładowanie, jakby ostatnie impulsy chodzące, jakby jakaś informacja, która po prostu wylatuje już. Na poziomie energetycznym już jest tak czysto. Czysto, tak, czyściutko. I teraz jakby to samo ciało fizyczne ma te wyładowania. Rozłączamy się. I ty, Ewo, i ty, Asiu, ze wszystkim i ze wszystkimi, pozostając tylko i wyłącznie w kontakcie sama ze sobą. Za chwilkę policzę od 1 do 3. I na 3 otworzysz oczy. 1. Poczuj swoje ciało fizyczne. 2. Poczuj zaufanie do siebie. Spokój, ale też radość.
jak wypełnia całe twoje ciało. I trzy. Otwórz oczy. Asiu, jak się czujesz? Dobrze. Ewa, to co jest teraz ważne, tu już też miałaś informację o metabolizacji sesji, ja ci jeszcze wyślę jeden filmik na temat metabolizacji sesji, to jest właśnie zaufanie do procesu, tak? Czyli jeśli się pojawiają myśli, jeśli jest natręstwo myślowe, to jest to po prostu z czasem ucichnie, tak? One po prostu się muszą czasami wyładować po to, bo to, co przechodzi z poziomu energetycznego, musi się zmaterializować. To tak jakbyś się miała nauczyć teraz zupełnie nowego imienia dla siebie. Nie będziesz od razu mówiła cały czas z nowym imieniem dla siebie, tak? Będzie minie pewien czas, zanim twój umysł się przestawi na to, że masz nowe imię. Będziesz się na początku myliła, będziesz mówiła trochę starym imieniem, trochę nowym imieniem, aż w końcu przyjdzie czas, że będziesz całkowicie używała nowego imienia. I tak też się dzieje z metabolizacją sesji. To, co jest ważne, to zaufanie do tego procesu. Tak, że uczysz się nowego imienia. To jest cały czas, miej w pamięci, że to jest jakby nowy proces, który po prostu musi się osadzić. Zatrzymuję nagrywania. A, i czy chciałabyś publikować swoją sesję? Tak, opublikuję tylko z zakrytą twarzą. Jasne, jasne. To czekaj, tylko zatrzymam.